witamy wszystkich w Marklowicach Górnych. Podjazd, sztajfa. A z lewej strony już granica polsko-czesko, jak te drzewa tam są. Kontynuujemy tematykę rusko-austriackiej granicy. Będziemy szukać jej pozostałości, ale na dzisiaj mamy warunki zaś do tego. Co prawda sezon zimowy już pomału ruszo. Sezon zimowy już pomału ruszo, zresztą nie dało się ukryć. Moja ostatnia rajza była w warunkach zimowych. Ale ona się udała na szczęście. Dzisiaj jest lepiej. Dzisiaj jest zdecydowanie cieplej, prawie 10 stopni na plusie, a więc ta rajza jest jak najbardziej w dobrych warunkach. Mamy dwa słupki, ja tu dwa tygodnie temu był i ja tu łaził, ja tego nie widział, jest L. Wodzisławskie, ale tutaj szedł taki facet i trochę nam narobił poszukiwań tematycznych, bo L to może też oznaczać od Larisów. Laris, był taki gościu, ale ja wiem, że L to wodzisławskie, Loslał było, ale tego Larisza trzeba będzie sprawdzić. Tutaj taka sytuacja dość niecodzienna. Ja tu był dwa tygodnie temu i mamy taki... Ja, taki dość dziwne odkrycie. Mianowicie tam na tej działce, jak jest róg tego płotu, jest też słupek. Oczywiście na prywatną działkę wchodzić nie będę. Prawdopodobnie numer 24 i to jest być może przeniesiony słupek stamtąd, ale jest. Jakby tu kto chodził, to bych się spytał, czy mogę wejść, ale nikogo nie ma. Zobaczymy, no. A tu jest ten, co my go już wiele razy widzieli. On jest obrócony. 25. Trochę tego betu. To tak jeszcze w nawiązaniu do filmu sprzed dwóch tygodni. Są my zaś w tym samym miejscu. Skrzyżowanie tych leśnych dróżek. I mamy sensacja. Już drugą z rzędu dzisiaj. To oznacza, że tu jeszcze też trzeba będzie piechty przyleść. Tutaj mamy słupek Loslał. Chociaż facet twierdził, że to są Larisów słupy. Tu jest ta 30. Ja ją pokazywał dwa tygodnie temu. Tydzień temu się nie dało. I jest taki skrzyżowanie dróg. Ja wtedy się zastanawiał, kaje 31, bo tamte 32 jest pochylone takie, nie? Okazało się, zupełnie przypadkiem, że znodlimy ten słupek. On tutaj był w tej dziurze, na tej niby dróżce. Tu w tym miejscu był. Ale z racji tego, że tu jest dróżka,
Ja wziąłem i go wyciągłem stąd i dałem go tu. Ale byłby się teraz wyrównał. I to jest ewidentnie stary słupek, jest 31. Widać wyraźnie, 31. Jedynka jest. Także eksploratorzy tego nie znaszli, a my to znaszli. Właściwie to Mariola znaszła. Przypadkowo, dobra. No i fajnie. Tamtym przy tej chałupie to też sensacja. Ale mamy odkrycia nasz. Fajnie, fajnie, super. Tak to ma być. Tak. No i ja tu godą na poprzednim filmie, że trzeba będzie tę przypopkę sprawdzić. Przypopka jest sprawdzona. I nic nie znaleziono. To jest współczesny słupek, ale widać, że on jest skądś przeniesiony. To nie jest Larry. Nie wiem, czy Larry, czy mnie się zdorze, to jest Wodzisław. Zobaczymy, no a może ten Wodzisław to był Larry właśnie. No ale karwinę mieli. No to jest pruski. Nie uległ wątpliwości. No. Bo to jest P tutaj. I to jest postument z tego. I tu jest, widzisz, o, następny. Rozwalony. Tak, tak, on jest rozwalony w częściach. Tu jest Wodzisławski. 143 przez 3 jest taka numeracja. I tu jest ten słupek rozwalony. Ciepło w lesie. Bardzo ciepło, nawet już powiedział, ale nie robi swoje. Nie? No i tu teraz tu jest ten wynóbus taki. I tam będzie dali następny ten taki. Co tam już? He. Słupek? To faktycznie coś tam jest. Dość długi. No nie, krótki, ale z białą farbą mogę. Czyżby kolejny artefakt? Z białą farbą na górze. On ma postument, on jest dłuższy. Widzisz, gdzie się rusza? On jest dłuższy. Z lewa biorę. Ja pierniczę u niego i mokro. No bo on się zadał, że jest dłuższy, no, za tobą jest jeszcze. Aha, to on jest tak jakby do góry nogami. No. To jest mam piętny. Ja pierniczę. To jest mam piętny. Tak, i to w bardzo dobrym stanie jest. No, to już mam piętny. Muszę go uwiecznić. Wiesz co? Żeby on tu nie zginął. On tu nie zginie, bo tu raczej chyba nikt nie przejedzie. Ale żeby go było widać, nie? Raczej tam pojadą. Ale to żeby nie przeszedł do historii tak gipko. No to go zakryliście. A ty zakryj liściami, ale to... Okay. W kopalni, ale to niebo, by straż graniczna się mogła doczepić. Bo on tak wygląda, na granicy jest, popatrzcie. Jak to drzewko? No nie, bo granica jest tu. Ja bym go położył. Szukaj przy tym drzewiego domu. Po tym pniokowi. O właśnie. No to jest całkiem do...
Nie ma ważny, bo wiece. No to postawimy go zgodnie z tym, jak był. Ja wlazłam na niego, bo ja tu chciałam rowerem przejechać właśnie. A to zasypać chłopcy. Ale jaja, no. Dla podobnych my go wyciągnęli. I te dwa praktycznie obok siebie były. Tu jest jaki numer tego słupa? 143 przez 4. A tu? Tu jest ten połamany 143 przez 3. Przez 3. Nagrywa się film. O, jest zbruszone. Ja na niego weszłam, bo ja tu chciałam przejść i patrzę się, coś mam twardego pod nogami. Ja wiem, jaka będzie dobra lokalizacja teraz. Żeby oba te słupki znalazły się na jednym zdjęciu, bo tu jest numer na nim. Kolejne artefakty. Teraz jest pytanie. Jak dla mnie, to skoro tam były, zaś ta rurka jest, tak. Skoro tam były, to prawdopodobnie gdzieś tu powinien być stary słupek, bo ten ewidentnie jest nowy. Tam jest stary, tak, ja już go pokazywał wiele razy. Ale tu raczej chyba nie znajdziemy. Co ciekawe, one były wszystkie ciepnięte na polską stronę. Nie, to tam raczej nie będzie. Jak one się zgadzają z tymi, to nie. Ale to by za blisko nawet nie było. No nie, bo widzisz, tamte są obok siebie praktycznie. A to by musiał być przy poczcie prawie. A to nie, to one się będą zgadzać z tymi. Ten stary by musiał być przy poczcie. Jeżeli będzie, to Kaś tu. Chyba, żeby go wyciepali tańczy. Śpopce, no. Tam śpopce szukać. A żeby go aż tak daleko wyciepali. Może zlecieć. Nie wierzę, żeby go tak daleko wyciepali. To tam jest kaj zasypany, a nie widzę. Ach, to już srogo plus. No fakt faktem, że jak ja już tu ostatnio był, to już tak trochę ciemnawo było i do tego no nie, raczej jakbyś na niego nie wszedł, to byś go nie widział. Bo ja na niego po prostu wlazłam, wiesz? I poczułam pod nogami, nie? Że coś tu jest. Jest jakoś dziura. Poczułam pod nogami, że coś jest twarde, równe. Prawda, może tu będzie nawet kaj wyciepany. Ale ten też nie taki. Ale to jest nowy. A może jest tego pozor w takim kraju? Aha, może. Może i tak. Raczej tu nic takiego nie widać, żeby tutaj jakiś słupek był na wierchu. Oprócz współczesnego. Tak, nie, tu raczej nie znajdziemy. Rurka jest po tym statnim stranicy być może. Po tym, ale to jest plastikowa rurka. Dobra, tu mamy ten pierwszy, co ja znaszał. Już w sierpniu. On był, jak ja go znaszał, to on był wyciepany tam prawie jak ten mój rower stoi. To jest ten, tak. No, on już tu był na filmach, na zdjęciach, no ale zrobimy mu zdjęcie.
dla potomnych będzie, nie? Także jak widzicie, to zresztą my na współczesnej granicy polsko-czeskiej, nie znaczy, że tutaj artefaktów nie będzie, bo u nich jest tutaj dość sporo. To już trzeci taki słup. Więcej łażenia jest niż jeżdżenia, ale to właśnie tak miało wyglądać. No, jadymy według starej granicy, która jest granicą współczesną już. Szukamy starych słupów granicznych. Może się jeszcze coś tutaj znajdzie. Chociaż pamiętajmy, że w Czechach niczego się nie szuka. Tu się chledo. Być może stare słupki zostały tutaj zlikwidowane. Tu jest, to już są współczesne, tak. Jest, i tu jest ta odległość, co tutaj w ogóle słupków nie było. Gdyby tu przeszedł, to by się on nie dowiedział, że jest granica. Tu jest taki odcinek właśnie, że nie idzie poznać, jak to tu jest. Tam coś leży. Tam coś leżało. Ale prawdopodobnie beton. O, jakby była tutaj straż graniczna, jakby nie było strefy Schengen, to chyba się mandaty posypały teraz. Ja piję. Warto powiedzieć, że stara granica prusko-austriacka tutaj się pokrywa z granicą polsko-czeską obecnie. No i tu też mamy słupek, ale to jest słupek współczesny. Tak. Może tam będzie coś wywalone w szkopie. Mariowiec, Krebeńsko, Petrowice, a my jadymy prosto. My jadymy prosto, zaczyna się teraz taki trudny teren. Tu jest słupek Funkelnówka, jak to się goda. Jest chodnik. Też jakiś główny słupek, ale według starej mapy tutaj głównego słupka nie było. Ale tu się będzie dało przejechać. A tu się do przejechać. Słupków nie widać. Kurde, ale to są grube grzewa. Krome grube, grube fes. Ja pierdolę. Widzicie to? Grube fes. To jest prawdopodobnie słupek 28. No. Prusko-austriackiej granicy. Przerobiony na polsko-czeski, a wcześniej polsko-czechosłowacki. Po tej stronie już mamy prawdopodobnie Ruptawa albo Moszczenica. Słup 28, tak. Widać zagipsowane, prawdopodobnie CS było.
zagipsowane. No to nie jest zagipsowane, bo to będzie zabetonowane, bo gips by się rozpłynął przecież. No. Pozór statni hranice. Proszę, wielki kyns. Słup 28, wielki kyns tam jest. To tam na starej mapie pisze wielki kyns. Tamtego, nie? No. Jak w Gruzji. Tak to tu wygląda, wielki kyns. A mu ręce ze strony, bo tamten wyrwał z ziemi dosłownie. Ale słupek jest nowy. No. Jest działka prywatna, zakaz z tym. Nie, wiesz co to mogło być? To mógł być szlaban. Taka mała rurka? To by musiało tam być. No i teraz tu idziemy. Tej baby siedziały i opowiadały. Ale proszę panią, nie, to nie jest nowy słupek, to jest stary. Wzdłuż granicy na razie. To, no cały czas wzdłuż granicy. No one się pokrywają, nie? No. To jest stary słupek. Ten pośredni taki, co ten przy tej drodze też był. No. Identyczne. Gdzie mam jedynkę? 40, aha. Ale tu? Ale tu nie wiem, co tam jest. Tu tak by było znać, że tu jakiś numer jakiś był, ale... No. Też tu taki go... O. Na trójka. Trójka jakoś, ale... Ty, a z drugiej strony? Zbruszone wszystko. Ale coś, tu był numer. Jakoś trójka ta jakby, a trudno powiedzieć. Dobra, no to jedziemy dalej. Wielki kyns. Idzie jak siwą wóz na trasie. 10 kilometrów nie będzie oszałamiałem policzko. Ale to nie o to chodzi. O, bomba. Końsko. Tutaj też pozostałości są po płocie. Tak, za PRL-u były granice mocno strzeżone. Stary słupek, tak. Korzeni. Widzicie, stary słupek rusko-austriacki. Zginiemy zaraz do kolejnego, to jeszcze 9 dojechać. Ale tam jedziemy na drogę. Po lewej Czechy, po prawej Polska, po lewej Austria, po prawej Prusy. Dwadzieścia 29 powinien być, ale to chyba jeszcze nie tu. Słupek jest współczesny. Tam jest wywalony pozostałość po elektrycznym. Raczej nie powinniśmy tutaj tych starych znaleźć. Tutaj mamy kolejny prusko-austriacki słupek. Wszystkich nie dokumentuję, ale to jest jeden ze słupków pośrednich. Tu z pewnością w miejscu tego C był jakiś numer. Jego wymiary w ogóle są takie same jak prusko-austriacki pośredni. Zresztą widać, że tu nie ma obruszony do końca, a tu jest ewidentnie numer zbruszony. Widać zresztą, że to są stare. No. Jak widzicie, tutaj czegoś brakuje. Złomułem śruba od siodła i teraz będę musiał jechać chyba na GP3. Ale nie ma daleko, także damy radę. Nie takich opresji się wychodziło.
Mamy takie oto miejsce. Granica polsko-czesko w rejonie Moszczynicy. Zaszliśmy. Tutaj w dziurze był jakiś słupek, ale trudno powiedzieć, czy prusko-austriacki, czy wodzisławski. Bo nic to na nim nie ma. Nic nie ma na nim. Za bardzo ubity. Ale mi się wydaje, że ja bym stawiał, że prusko-austriacki. Zobaczymy. Nie zobaczymy, tego się nie dowiemy już po prostu. Ale on tu jest. To by nie był ten 29. To jest pośredni. No. Tu jest jakiś... coś tak, jakieś kółko, ale... trudno to w ogóle odszyfrować. To jest gdzie jeden ze współczesnych numerów, ale już nie funkcjonuje. 29 powinien być tu drugi. Tak. I teraz jest sytuacja taka, że tu jest współczesny granicznik. Zdradzimy jego numer. 146/5. Ja. Tutaj po okropnej mordędze udało się mi wyciągnąć słupek. Prawdopodobnie prusko-austriacki. Na granicy polsko-czeskiej. Zostawimy go tu dla potomnych. Nie wiadomo właśnie, nie widać. Nie widać. Liter. Prawdopodobnie on kiedyś funkcjonował jako zwykły granicznik polsko-czeski. No farba już zeszła. Tu jest 146/7. Dobra. Tu jakoś i chałupa jest. Dobra. Mordynga była z tym, ale jest sukces. Tak, tutaj mamy prawdopodobnie dawny słup 29. Myślałem, że tu jakiś postument jest, ale on jest nowy, ten słup. Prawdopodobnie stary już ktoś wyemigrował. A to jest nowy słup. Słupek 147/5. Tu jest prusko-austriacki. Widać ten charakterystyczny taki postument P, taki wyżłobiony. Tak, tak. Nie ulega wątpliwości. No. Prawdopodobnie mamy kolejny słupek. Trudno powiedzieć, co to jest. Ale coś dużego. No postument to jest. To będzie słupek graniczny. Słupek, ale duży. Trzeba tu będzie kiedyś jeszcze raz przyjechać. I obadać. Tutaj mamy taki oto numer słupka 147/10. 147/10, jakieś drzewo. Kłód jest cały czas. Tu mamy kolejny słupek, wystaje, ale nie będę go już odkopywać. To jest na pewno jakiś granicznik. On tu ma taki zbyt ostry kant. O, teraz go lepiej widać. Także na pewno to jest słupek. Tu jest pozostałość po płocie, a tam jest granicznik. 147/13. Dobrze. Raczej się to nie da na kask. Tamten wielki słup to już jest 30 staro. Tutaj mamy przeszkodę, nie widać, rzeka jakoś płynie. Nowy słupek tutaj jest. Współczesny. Ale tamten to jest staro 30. Wysoki słup. I tu jest róg granicy i teraz idziemy na południe. Filmy są w Republice Czeskiej. Ja myślałem, że kraj ateistyczny, że tu nic takiego nie będzie,
A tu się okazuje, że tu jest jeszcze więcej świateł, choinek. A mamy dopiero 6 grudnia, nie? Ja, genau jest dzień świętego Mikołaja, ale tego prawdziwego Mikołaja, biskupa, a nie żadnego jakiegoś tam krasnala. Tak, no to dotarliśmy już do Marklowic Górnych, przy szkole my są. Tutaj już auta stoją. Ostatnie kilometry, jak widzicie, z buta pokonał. Nieoczekiwany zwrot akcji. Mogłyśmy to poświecić. Poświecę. Tak, trzeba zabezpieczyć hamulec. Tarczówka. Jak się nie zabezpieczy, to poczekaj, może być problem. No nie wiem, czy żeś trafiła. No, teraz. No. Tak, ja też się pakuję. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dzisiaj więcej piechty jak rowerem, ale przyjemność ta sama. Także 10 stopni, rewelacja. Bez wiatru. Najgorsze jest to władowanie się, tak, tak. Ale przyjemności więcej jest. Dobra, no to kończymy. Na razie.